Amelka, nie stój tak długo przed lustrem, bo ci się diabeł pokaże. Romka! 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 Zara! No Zara! Poczekajcie na mnie! Ej, Zara! Wirina! Pamiętaj, zaraz po lekcji wiesz do pana Różyckiego. Dobrze. Po pieniądze, rozumiesz? Ale pieniądze masz mnie oddać. Osakowski, proszę ja pani to już faktycznie, żeby tak noc po nocy pić, moja pani, żadne zdrowie tego nie wytrzyma. Nawet co to ma, proszę ja pani, do zdrowia, ale cały dom na marne idzie. Dzień dobry, pani Osakowska. Nie grzeb, nie przewracaj mi w koszu, masz. Jeszcze jeden, mamo. O, masz i zmiataj, bo się spóźnisz. Broniu, masz i ty na śniadanie. Dziękuję. Raniu, masz. O. To późno przychodzi, sam sobie szkodzi. No bierz, kiedy ci daję. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia, pani Bogata. Broniu, masz iść po pieniądze. Tak. Pamiętaj, żebyś mnie do rąk dała. No dobrze, mam. Czemuś nie poszedł do szkoły? A ty też już dwa razy poranek wypywał. Nie twoja rzecz. Ruszaj do szkoły. Marsz. Jedaj! No może byś się jednak przespał trochę. Jak ty wyglądasz? To jak wyglądam? Wyglądam tak, jak muszę. A ty jak byś chciał? No bój się Boga. No, nie czepiaj się, nie czepiaj się. Widzisz, ja mam robotę. Panienka zaczeka. Proszę. Czym mogę pani służyć? Czy pan Różycki? Tak. Tatku przysyła mnie po pieniądze. Jestem Mosakowska. Pani jest córką Mosakowskiego?
Proszę. Niech pani siada. Chciałem panią o coś prosić. Otóż tutaj jest kopia krzesła, które zamówiłem ojcu. Chodzi o to, żeby te dwie rzeźby... Rzeźby? Tak, żeby te dwie rzeźby nie szły tak jak tu, ale o tak. Rozumie pan? No zresztą Mosakowski, pan Mosakowski tak zorientuje się. Wie pani, myślę, że warto by zamówić tutaj krzesło, jakiś stolik, bibliotekę, w ogóle jakiś większy komplet. Szczegóły omówię z ojcem pani osobiście. Wpadnę do państwa. Na razie dam pani zaliczkę. Do widzenia. No jak tam u niego? Bogaty, przystojny? Pieniądze dałaś? Pokaż, czy nie fałszywe? Pokaż, pokaż mi. A kto to taki, ten z brodą? To twój rycerz z romansu. Rodrigo Guadalupe. No, ale ty jesteś ordynarna. Robes modes pour les dames. Proszę mi dać duży kapelusz, bogatą suknię, srebrnego lisa, parasolkę i do tego bunt kiełbasy. Proszę to wszystko zapakować i zanieść do mojej karety. A panienki co tu robią? Milucha! Idiotka, śpiąca królewna. Mikołaj Szuf? Co nie mówiłam? Publicysta. Zawsze chodzi z kupą dzienników. Wiersze piszesz, a nie potrafisz gadać z ludźmi. Franka, to los. On ci wydruje wiersze, zrobisz karierę. Franiu, Franiu, jak ci się poszczęści, to nam wszystkim pomożesz, prawda? Nie, tam nie trzeba pomagać. Sama wiem, co zrobię. Po wakacjach nie pójdę już do szkoły. Co? A matura? Co mi z tego przyjdzie? Pomówię z mamą. Chcę pracować w sklepie. Mieć swoje pieniądze. Ojej! No, ja tu siedzę z tyloma pieniędzmi w kieszeni, a w domu czekają. A kiszki marsza grają. No chodźcie, chodźcie. Zaraz, zaraz. Gdzież ta łyżka?
Uch, jak przychodzi to pranie, to cały dom zwariowany. Jest, proszę pani. Na. Dziękuję. Chowaj na jutro. Ależ mamo. Jutro pierę na Pradze. Dokąd będziesz gnała? O. Nie, ty zmiataj prędzej, bo ta się dzisiaj wściekła. Nagle śród obiadu, kołnierzyk. Masz, mówiłam ci dzisiaj jeszcze z rana, żeś im przyszła kołnierzyk. Teraz przecież jest później tańce. Jezus Mary. Proszę w tej chwili do stołu. Alisiu. To wasza córka? Tak, pani profesorowo. Do szkoły chodzi. Matura jej się po głowie kręci. Jak wy sobie radę dajecie? A no tak. Mamo, ja się spóźnię. Alisiu, Alisiu. A niechżeż panienka idzie już do pokoju. To się przyszyje. Może ja przyszyję. A ty potrafisz? Potrafi, potrafi. No masz, przyszyj. No i co, i syna, i ducha świętego. Mamo, mamo, dla mnie przylepkie, dla mnie. Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj. Pańska fantazja. Nie zrozumiałaś, o co mu chodziło? I kapa. Mówił, że tatko się doskonale zorientuje, że takiego majstra jak tatko to nie ma wcale w Warszawie. Będzie taki obiad? Będzie, będzie. A pojutrze też? Też, też. Jest. A po pojutrze? Nie nudź. Ej, ja to tam wolę zawsze gorszy obiad. Ale za to codziennie. Proszę. Czyśnie to zrobiłaś? To panienki książka? To mojego tatusia. Bo ja do napisania listu miłosnego. To panienka się kocha? A cóż to? Czy ja się nie mogę podobać? Wiesz, że ty jesteś też niebrzydki. Tylko się jakoś tak twarzowo ubierasz. Ściągnij suknię. Co? No ściągaj, ściągaj! Ależ panienko, no co pan... Panienko, no co panienka? No panienko, no, no co panienka? A jak ty wyglądasz? Zobacz, jak ty wyglądasz, jak ty wyglądasz! Zamknij oczy! Otwórz oczy! Jak ty ładnie wyglądasz! Wiesz co? Weź sobie tą suknię! Ależ panienko... Co się tutaj dzieje? Elisiu, jak ty wyglądasz? Czemu się nie ubierasz? Przepraszam. Panie profesorze, czy mogę prosić o pożyczenie tej książki? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Rąka! Rąka! Chodź prędzej, prędzej chodź! Kogo pani szuka? Czy mieszka tu jeszcze Madame Prymas? Nie. Pani ma zapewne na myśli prymaszakową stróżkę. Tak, tak, moje miłe. No mieszka. Pani prymaszakowa na pewno zaraz wróci. Dziękuję, moja mila. Ja zaczekam. Będzie we mnie prymasiakowi córka. Co? Tato to uciekła do Rosji? Pani Józefowa! Proszę pani, proszę pani! Pani prymasiakowa idzie.
pani do głowy. Jezus Maria, Mańko! Mańko! Nie wystarczy. No. Muszę kupić forniry kaukaskiego i ten. No i drzewa pod rzeźbę, prawda? A to już jest 7 rubli. No a dług? No daj. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie. Pani Raczyńska. No, pani Raczyńska, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Żałuję, że nie będę się mógł dowiedzieć, co u mnie w domu słychać, bo wychodzę. Pan to zawsze. Aha, tylko ja wrócę na kolację, a teraz muszę iść, bo mam się z kupcem zobaczyć. Gdzie ja, pani Raczyńska? Tak, właśnie, z kupcem. Ale wszystko jedno, jaki by tam nie był grunt, żeby był. Nie ma to, moja pani, bo tak to Waszczyk był na obiad dzisiaj, nie? Nie ma to jak mężczyzna w domu. Nie to, co ja, wdowa. Ach, dopóki żył mnie Błaszczyk, to ja byłam panią. A teraz co? Człowiek nie doi, bierze się i tylko o tych dzieci, aby ten dom za tych dzieci utrzymać. Ale to jeszcze dużo tej cielęcy. No tak, siu-siu. Trzeba będzie dziewczęta pod kluczem trzymać. Tam na drzewnie płakała i mówiła przez łzy, nie zapomni, że cię ona ślicznie śpiewa. Dziwa artystka. Wielka artystka. Ona jest taka. Skąd wiesz? Mama mi mówiła. Mama. Moja mama też mówiła, że na jej miejscu wynajęłaby mieszkanie gdzie indziej, a nie tu, gdzie ją przyznają. A widzisz? Po co ona tu przyjechała? Taka artystka i bogata. Już od razu sobie mieszkanie wynajęła. Mama mówi, że tak zawsze bywa. Że jak się jest bogatym, to się wraca tam, gdzie się naużywało biedy, by tam zaznać trochę szczęścia. Będę w domu trzymała. Włosy ci tylko ostrzec i do zakonnic na tamkę oddać. Do karmelitów bosych chyba. I tam mnie w dziurawych butach nie przyjmą. To wszystko przez to twoje latanie. Mam dosyć maminych moralów. Ja nie chcę siedzieć w domu. Muszę mieć fach w ręku. Jezus Maria. Kubek, nieboszczyk. Latawico, marsz do roboty. Wyjmij nogi. Słyszysz? Co mama myśli? Że ja będę deptać kapustę? Żeby ludzie wiedzieli, co mi tego świpa do ust nie wzięli. A tak, tej nauki we łbie ci się wróciło. Zdejmuj buty. Myj nogi. Nie będę. Mówię ci, myj nogi. Nie będę. Pan! Ja mamie tego nie zapomnę. Nigdy. Już wytrzymać nie można w tym domu. Ależ mam, co mama widzi w tym złego? Ty się jeszcze pytasz.
Bestynica. Mamo! Mam, przecież ona jest artystką. Artystka, to w kabarecie nogami wywija. Rocka, zobacz, twoja artystka. No dosyć, dosyć. Mowa pęka. Uspokójcie się, bo powiem ojcu. Kto tam? Mieszka Mosakowski. Co? Antosiu, co ci się stało? Niedobrze. Ale oddał zamówienie. Jutro będzie znowu po pieniądze. Pamiętaj, jeszcze będziesz tego połowu. Uważaj na matkę. Jesteś najstarszy. Bronka. Dzień dobry pani. Dzień dobry pan. Czy pozwoli się pani odprowadzić? Proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko temu. Nikomu, że widziałaś mnie tutaj. Jestem zakochana. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Bardzo. Jutro rano pójdę zaraz do tego biura. Ta posada, gdybym ją dostał, to naprawdę wybawienie dla całego domu. Życzę panu powodzenia. Dziękuję panu dyrektorowi. Stolik, panie dyrektorze, jest gotów. Zaraz przyniosę. Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Proszę. Przepraszam. Jak się panu dyrektorowi ta podstawka podoba? A, śliczne. Bronka, co? Ten pan znów przyszedł? No więc co? Nie, nic, to tak sobie ogólnie. Kupiec kupił jedną gęś za 12 rubli. Nie masakrowska? No i co pani na niego? Na kogo? Na kogo? No na tego, co do was zachodzi, za Bronką. Do nas? Za Bronką? O kim pani mówi? Ojej, no ten elegant, co się po warsztacie kręci. To niby po co? Pani Raczyńska, co też pani plecie? No, no, już tam moich oczu nie oszuka. To obcy, nie nasz. Jak zacznie głupiej dziewczynie o innym, tam lepszym życiu opowiadać, to tak ją zbalamuci, że tak jej własny dom obrzydzi, że potem i pod kluczem nie utrzymasz. A zresztą co mnie do tego. Amencia! Co to za kapelusz? Brat. Koleżanki. Brat, znajomy. Tak. To dlaczego go na górę nie poprosisz? Tak przed bramą nieładnie. Moja mamusia. Michałec. Bardzo mi przyjemnie. To może pan pozwoli do nas na górę na herbatę. Owszem, bardzo chętnie. Tylko, że akurat niestety nic nie mam do herbaty. A to jeżeli pani pozwoli, to no, może ja. Ale... Nie, to skądże. Z całą przyjemnością. No, jeżeli pan taki łaska. No, to pan. No chodźże, chodź prędzej. Będą. O, jak ładnie, jak ładnie, jak ładnie. Bronka, co ty ukrywasz przede mną? Ależ mamu. Janka, zabierz książki i idź do pokoju. Zapamiętaj, nic od ludzi za darmo nie dostaniesz. Za wszystko trzeba płacić. Każdy czegoś zażąda. I czy ty potrafisz żyć grzecznym życiem? Bez dom. No więc do jutra. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Do widzenia. Moje uszanowanie panu. Nie ty. No co, nie poznajesz mnie? Serwus, jak się masz? Jak się masz, chłopie? To pędzisz. Dzień dobry, panie. Tyle lat. No, co słychać u ciebie? O, widzę, żeś się wziął do stolarki. Taka sobie tam robota. Dzielny majster z mojego syna, prawda? Tak. Nowość. Właśnie to dla pana dyrektora zrobiłem. O, przepraszam, mój kolega szkolny. To nic jest. Bardzo mi przyjemne. Nie będę pani przeszkadzał. Moje uszanowanie panu dyrektorowi. Co to za gość? To klient ojca. Je mama przez to pewnie dostanę posadę w urzędzie. Nie wiem. No tak. Bronka! Bronka! Nie można! Nie można! Jestem nieubrana! Ale nie można, nie można!
No, gdzie masz te swoje fatalaszki? To może nie, to nie, może to, nie? Ale nie to gdzie? Wcale, tutaj nie, może. Nie ma tutaj. Gdzie są? W pokoju. Aha, dobrze, przyniosę ci. Bluzka! Dobry panu. Dobry. Dobry panu. Dobry. Dobry panu. Dzień dobry. Nie, proszę. Nie, proszę. Co to wesele u was? Tak, zgrywamy się. Taki sobie amatorski zespół dla zabicia czasu. To znaczy trochę kilo, trochę smyczkiem. Niestety to wciąż jeszcze jednakowo brzmi. Tak się ma. Dobry. Dobry. Przepraszam. Smętny. Znaczy, nazywam się Smętny Roman. Bardzo mi miło. Na klasie pod... Co? Przepraszam. O, prrrr. No, mamusiu. No, no, proszę mi dać. No, proszę. No. Ojej, dzieci. Proszę mi w tej chwili dać bluzkę! Dlaczego bez złości? Bo złość piękności szkodzi. Proszę. O! Pronka, długo jeszcze będę czekał. Kiedyś zdążyła tak wyrósł. Przez ten czas, kiedy ciebie nie było. Właściwie to... To nie wiem, jak mam do ciebie teraz mówić. Pan doktor, czy pan inżynier? Mów mi na razie, kochany Ignasiu. Proszę, siadaj. Widzisz, mam siedzę. O, tu będzie najlepiej. Chodź, siadaj. Gadaj, co u ciebie nowego. Nowego? U nas. Ale przecież ty podróżowałeś. Byłeś we Francji, na Politechnice. Wiesz, Bronka, nie gadaj mi nic o żadnej Politechnice i Francji. To była bójda dla starych. Siedziałem w Krakowie i Dąbrowie Górniczej. Robotę miałem. Jaką? Polityczną. Naprawdę? A my tu nic o niczym nie wiemy. Przyjdzie czas, to się dowiecie. A po coś teraz przyjeżdżą? Stęskniłem się. A wiesz, za kim najbardziej? Ja powiem. Naprawdę? Nie wierzysz, nie wierzysz. Gniewasz się? O, jaka zła, jaka zła. Patrz, wyglądasz zupełnie jak na fotografii. Bronka, zobacz. No zobacz. Nie dam. Bronka, o czym ty wówczas myślała? Ale dobra nas para. Niektórych lampy złote serce od blaskiem się jarzą. Jedne jakby dziewczęce, kwiatkami uśmiechnięte, a tamte szklem świecące, przed natręcem zamknięte. A wysoko niebieskie niebo w nich się odbija. Idzie człowiek uliczką, okna obce omija. Proszę mi wybaczyć, ale pani naprawdę tak pięknie czytała, że nie mogłem się opanować. Czy pani to sama pisała, bez niczyjej pomocy?
ależ to kapitalne. Pani ma talent. Muszę pokazać w redakcji. Może wydrukujemy. Proszę to już mnie zostawić. Jakie pani ma piękne oczy. To ma takie oczy i taki talent, może daleko zajść. Ale trzeba być uległą, grzeczną. Thank you.
Daszku, Daszku, gdy raz nie ma. A potem się nie ma. Ale kiedy Czy mogę panią prosić? Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów, mówi do serca głosem tajemnym dla ucha. A ja ci mówię, że kapusta ubita tłuczkiem, a nie się umywa do udeptanych. A ja ci mówię, że ja bym takiego świństwa do ust nie wziął. A skąd ty wiesz, że to świństwo? A skąd ty wiesz, że to dobre? Mama mi mówiła. Mama, mama. Co będzie w sklepie? Nie będziesz chyba w sklepie? Nie dasz tam rady? Najlepiej, Kiryńciu, żebyś poszukała sobie jakiegoś pomocnika, a my zaśpiewamy już wam coś weselnego, na przykład Boże nasz oto serce. Tak, tak, Mietek ma rację, tak, tak masz rację. Ej, głupstwa gadacie! Już wy się o mnie nie martwcie. Wezmę sklep po szepcu w tym samym domu. A tego po morderstwie i tak nikt nie wynajmie. Przynajmniej konkurencji nie będę miała. Założę się, że pani była u mnie. Tak. Nie, nie. Chciałam się dowiedzieć, co z moimi wierszami. Z wierszami? Z wierszami? Świetnie. Świetnie.
Bardzo dobrze, żeś sama przyszła, moja mała. Nie wiedziałem, gdzie ciebie szukać. Jesteś na udach wszystkich. Czeka cię wielka przyszłość, moja mała. Proszę pana, to moje wiersze będą drukowane? Ale już oczywiście, no przecież taki debiut to sensacja. Proszę. Okna. Ramka z nowolicy. No widzisz, Franka pierwsza coś zrobiła w życiu. Ale ma szczęście. O, szczęście to talent. A ona wie już o tym? A bo ja wiem. Może ona z nami już teraz gadać nie zdoli. Co ty mówisz? Radiu, całe miasto o tobie mówi. A nie śpisz. Czytaj, czytaj. Idzie człowiek uliczką, krokami po bruku stuka, patrzy w oczy kamieni, okien znajomych szuka. Okna domów jak oczy patrzą, błyszczą i marzą. W niektórych lampy złote, serc odblaskiem się jarzy. A wysoko, niebieskie, niebo się w nich odbija. Idzie człowiek uliczką, okna obce omija. Aż znalazł, których szukał, oczy swej suteryny. Martwe, zalane nocą, stęchłym chłodem ruiny. Niebo w górze różowe, miasto śpiewa z daleka. Tu skończyła się droga samotnego człowieka. Okna? Wiersz Franki z Nowolipek. Raniu, jakaś ty szczęśliwa. Jak ja się cieszę. Raniu, patrz. Franku. Franka. Stalo? Za dwie godziny wyjeżdżam. Spieszę się bardzo. Padłabyś do mnie? Opowiem ci wszystko po drodze. Zamknięciem granicy. Za wszelką cenę muszę przedostać się do Dąbrowy Górniczej, a stamtąd przemycę się już do Krakowa. Broniu, pomóż mi. Kto by się spodziewał, że ta wojna tak nagle wybuchnie? Czy ty wiesz, co z tego może być? Co ta nawałnica nam niesie? Legiony, rozumiesz? Legiony. Zaczyna się nowe życie. Nowe życie trzeba budować. Do mężczyzny, choćby cię nie wiem, jak to prosi.
Pamiętaj, że jeżeli uczynisz coś niegodnego naszej miłości, nie chcę cię widzieć na oczy. Obraziłeś mnie. Obraziłeś nie wiadomo za co. Przecież poszłam za tobą nie dlatego, żeś mnie o to prosił, ale że... Że co? Powiedz, że co? Dobrze ci. Cóżeś ty jadła dzisiaj? Pokaż no język. No pokaż język, no. Jaki duży. Cicho, cicho. Ojej, no co? Influenza, no influenza. Co by to tu? To balsam kapucyński, no ma się rozumieć. Na to balsam kapucyński. Tylko balsam kapucyński. I przynieś no łyżeczkę. No dobrze. ja poczekam. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy, Samelciu, jak ci to zaraz pomoże. Nieboszczyk ojciec tylko tym się ratował. Tylko tym. Mamuś, jest łyżeczka, jest. Dawaj, dawaj, czekaj. Mamusiu, pan Michałowski, pan Michałowski. Ojej, pan Michałowski, Amelcia, bierz prędko, pij. No, oj, mamo. No, bierz prędzej. Zobaczysz, jak ci będzie lepiej zaraz. Zobaczysz. Mamusiu, mamusiu, pan Michałowski. Dzień dobry. Doskonale, doskonale. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry. Jak to dobrze, że pan przyszedł, bo Amelcia tak się źle czuje. A to na pewno z tęsknoty za mną. Jakby pan zgadł. A no właśnie, widzisz, Amelcia, mówiłam od razu, że jak pan Michałowski przyjdzie, to ci się lepiej zrobi. No, teraz zabiorę dzieci za sobą i zrobię wam herbaty. To już wam się całkiem dobrze zrobi. No chodźcie, dzieci, chodźcie. Amelciu, dostałem wezwanie do wojska. Co takiego? Cóż robić? Wojna. Co teraz z nami będzie? Będę zawsze o tobie pamiętał, Amelciu. Będę cię zawsze kochał. Jesteś mi jedyna, ukochana, najdroższa. No cóż tam wojna wobec naszej miłości? Kochasz mnie? Będę miała dziecko. Co takiego? Mówiłaś matce? Jeszcze nie. Mama się niczego nie domyśla. No i co my teraz robimy? Weźmiemy ślub. Ślub? Jak to? Tak od razu? No przecież ja idę na wojnę. A poza tym moja rodzina... Ja co ja w domu powiem? Moi rodzice są to ludzie tacy, wiesz... A poza tym oni cię w ogóle nie znają. Nie, Amelciu, no musisz się zastanowić. Zrozum, że to jest teraz niemożliwe. Naturalnie. Masz rację. Ty zawsze będziesz miał rację. Teraz mi na tym wcale nie zależy. Ależ, Amelciu... Teraz to ci wojsko przeszkadza. Rodzina ci przeszkadza. Patrzeć na ziemię nie mogę. Żamelciu, uspokój się. Idź na wsiedość. Amelciu, no do czego to podobne? Panie Michałowski, niech się pan na nią nie gniewa. No ona jest dzisiaj taka zdenerwowana. No chora jest. Niech się mama nie wtrąca. Pożalujesz jeszcze tych krzyków na matkę. To nie słucha ojca, matki, ten słucha psiej skóry. Czy mama nic nie rozumie?
Gdzie mama nic nie rozumie. Kuacja, pani Prymasiakowa. Ruski wychodzi. Przecież na Mietku dom leży. A jak jego biuro wywożą, to i Mietek musi, jak nie chce chleba tracić. No to. Jedźmy już, jedźmy, Mietek, już jedźmy. Ależ, mamo, po co ta balia? No, w czym ja wam będę bieliznę prała? A nie, że mama to zostawi. Pani Mocakowska, pospieszcie się, no pospieszcie się. Zaraz. Co to ja jeszcze zapomniałam? No brat, przecież spóźnicie się. Przecież mówiłam mamie, że Bronka nie jedzie. Nie jedzie? No to co, ona sama tutaj zostanie. A co ma robić? Tu ma posadę, niech swego chleba pilnuje. Co będzie jechała na niepewne? No, Bronka, bądź zdrowa, a pilnuj domu. No, Bronka, potrzymaj się, nie wyjeżdżamy przecież na zawsze. Zobaczysz, jak prędko to się wszystko skończy, ta cała wojna. Bronka. Nie tak, kurz, żeby się nie stukło. Zawsze tam w drodze z ojcem będzie raźniej. Zostawiłam ci w piecyku kawałek mięsa. Kartofli sobie dogotujesz. Kartofle są podstawa. Dziecku, broni. Niech ci Bóg ma w swoim piecu. Pamiętaj, czego ja cię przez całe życie utrzymam. Żebyś była porządnym człowiekiem. To najważniejsze. Do widzenia. Do widzenia, pani Janek. Bogiem jest. Rządnie mieszkanie. Weź się do roboty. Ty tu nam idziesz do pracy, nie zdążysz. Szoruj podlogę. Pamiętaj, koniecznie uszoruj podlogę. Kwiaty podlewaj. Jesteś mi tak droga. Ciągle myślami jestem przy tobie. Pamiętaj, że należysz do mnie, że nasza miłość musi wszystko przejść. Uwaga, inspekcja! Dzień dobry, pani Bronko. Nie wiedziałem, że pani tu pracuje. Do widzenia, pani.
Proszę. Jak pan mógł mnie tak upokorzyć? Ja? Co sobie pomyślą o mnie moi koledzy? No wie pani. Jak pani mogła nie zgłosić się do mnie? Czy to jest zajęcie dla pani cały dzień nad maszyną? Mnie to wystarczy. Ale ja na to nie mogę pozwolić. Przecież pani jest stworzona do czegoś lepszego. Dam mi samodzielną pracę. Pani będzie moją osobistą sekretarką. Panie dyrektorze, ja jestem już zakochana. Zona. Ani ty, ani ja potrafimy zamknąć oczy i puścić się na całe. A gdyż ładnie żyć w Sudarynie. To nam było ciasno, głupie, ordynarne. A tam znów w tym lepszym świecie za mądrze, za chytrze. Obrabowano już nas na progu życia. Dziś nie mamy do czego rąk przyczepić. Ani myśli, ani serca. W gruncie rzeczy to ja nie dalej zaszła od życia niż moja nieboszczka matka. Kąt i strawa w obcym domu. To tylko mnie czeka. Zawsze myślałam, że się z tego wydobędę. Słuchaj, Franiu, nie poddawaj się. Wiesz, jest jeden taki dawny znajomy mojego ojca. On dużo może. Poproszę go o posadę dla ciebie. Nie, broń. Ja już mam dość takiego życia. Tam za wszystko. Tylko trzeba płacić. Cóż to, Franka? Chorować ci się zachciało? Franka, jak ty wyglądasz? A jak ma wyglądać z gorączką? Cóż to się stało, Kwiryno, że raczyłaś sobie o nas przypomnieć? A psik! Wolk! Kwiryna! Dajcie mu trochę mleka. Dobry. Jak tam, Franie? Jak się masz? Pamiętacie majówkę? Z życiem, panowie, z życiem. Zdawałoby się, że taka fajtłapa. Zawsze mu się spieszyło. Teraz pewnie też bał się, gdzie było najwięcej chyba. Dostałam list od niego. Jest ciężko rano. Dostał się do niewoli. Taki bałwan. Chciał się ze mną żyć. No to ja dostałam weselszy. Mojego najdroższego to się kula nie uczepi. Droga niezapomniana Amelia. Ładnie, co? Mam wiele sobie do zarzucenia w postępowaniu z tobą. Wierz mi jednak, że jesteś mi bardzo droga. Nigdy nie zapomnę rozkosznych chwil. Pamiętasz majątek? Thank you.
zasady, o której mi chodzi. Jest mi bardzo potrzebny. Ależ doskonale, no zaraz to załatwimy. Może ją pani objąć zaraz, chociażby od jutra. Bardzo się cieszę, że mogę się pani czymś przysłużyć. Załatwione. Ale to nie o mnie chodzi, panie dyrektorze. Jak to? Nie rozumiem. Myślałam, że tę posadę będzie mogła objąć moja koleżanka. Więc chce mnie pani pozbawić jedynej możliwości widywania jej. To, co pani robi, jest okrutne. Ale gdyby pani raz w życiu trafiła na miłość niewzajemną, zrozumiałaby pani, co to jest. Ja tego nie chciałam, do pracy. Niech pan zapanuje nad sobą. Pani tutaj zostawiła. Nie może pani odmawiać. Przecież to należy do pani przyjaciółki. Dziękuję. Rozumiesz, na co myśmy się narażały? Ona miała typus. Dajże, panie gościu. Zabrali ją już do szpitala. Można się dowiedzieć w kancelarii. Aha, bo ja bym zapomniała. Jest list do ciebie. Zdaje się, że od matki z Rosji. Proszę, punkt kasy. Czy na pewno nic więcej nie było? Myślisz o Ignasiu, co? Akurat co, nie ma nic innego do roboty. No co? Ma jajka, cytryna i dwie bułki. Proszę, ale ci świeże tylko.
dosyć. Tyle piłaś. Ale ja prawie nic nie piłam. Dzisiaj to nawet pan mi się podoba. To trzeba oblać. Kelner! Za pana! Czy mogę panią iść do tańca? A, to w takim razie ja proszę panią do tańca. Nie, nie, zatańczcie ze sobą. Dziękuję ci, Broniu, żeś została ze mną. Chcę. Co ci jest? Czego ty chcesz? Ty nie jesteś zdolna do miłości. Nie, do pracy. Dałaś mi dobrą lekcję. Najlepiej będzie, jeśli się w ogóle nie będziemy widywać. Co ty ze mną wyprawisz? Pan nigdy nie pomyślał, że człowiek czuje tak, jak musi, a nie tak, jakby wolał. Ach, zresztą, chodźmy już do domu. Jutro o 8 muszę do pracy. Proszę, niech pan siada. Wszystko przez jeden nienapisany. Przecież listy z okopów często giną, a czasem trudno nawet napisać. Czy pani nie wie, w jakim on służy pułku? Możemy dowiedzieć się o niego. Broń. Dzień dobry panu. A, to nasza mała poetka. Prosimy, prosimy. Ale się bardzo ucieszyła. Ciągle się o panią dowiadywała. Cóż się z panią działo? Bardzo pana przepraszam, że tak długo trzymałam. O, to drobiazg. Proszę bardzo, może pani jeszcze coś wybrać? Aha. Wszyscy są na wsi i dlatego ja sam muszę niestety gospodarować. Może trochę soli, panie profesorze? To nie będzie bomby. Sól to pomaga?
Jeżeli napisane sól, to na pewno kawa. O, cukier, to na pewno sól. A ja to zawsze dmuchałem. Ja codziennie to mam przy śniadaniu. Panie profesorze, może ja pomogę? O, dziękuję pani. Ja sama przygotuję. Pan nie da rady. No, zapewne. No to ja pierwszy raz przynajmniej nie spóźnię się na wykłady. O 9 godzinie mam wykład i... To wszystko to pani sama zrobiła? No. Od razu jakoś inaczej smakuje. No to siadamy. A pani? Dziękuję panu profesorowi. Zresztą ja już muszę pójść. Ale cóż znowu, wyjdziemy po śniadaniu razem. Proszę, niechżeż pani siada, proszę. O, czemuż też pani o sobie nie pomyślała od razu? O, proszę, bardzo proszę. Tak, pięknie. No niechżeż pani siada, proszę, bardzo proszę, tak. Cóż tam słychać u pani? Jak tam mamusia? Co? Chora? A cóż pani porabia? Uczy się pani? Dziś wyszłam ze szpitala. Tyfus miałam. Tak, zauważyłem. Mizernie pani wygląda. Cóż pani zamierza robić? Będę szukała jakiegoś zajęcia. No już przecież musi pani odpocząć. Gdzie pani mieszka? Jeszcze nie wiem. Panie profesorze, jest za 9:50. Może jednak pani zostałaby u nas. Alicja wraca dopiero za miesiąc, jej pokój jest wolny. Będzie pani miała swobodę, spokój. O ile wiem, to lubi pani czytać. Będzie pani mogła dobrać się nawet do mojej biblioteki. No, cóż, ja także będę miał z tego korzyści. Bo nie będę sobie już parzył palców i będziemy mieli takie znakomite śniadania. No, zgoda. Na jakie święto szykuje się, że do porządku się wzięła. Upatrzyła sobie dla Amelci starego aptekarza z Leszna. Trzeba stare grzechy wytrzepać. A pan to kogo szuka? Przepraszam bardzo. Dokąd wyprowadziła się rodzina Łosakowskich? Czy mnie oczy nie zwodzą? Pan Ignaś pięci... Serce moje przeczyło, że to ktoś znajomy. No proszę pana bardzo, proszę, niech pan spoczy. Ja tak porządki robię, bo to moja Amelcia niedługo za mąż wychodzi. Tak, za aptekarza, Leszna. Nieboszczyk by się ucieszył. Wierzuję pani. Dziękuję panu bardzo. No, a pan tak... Dokąd wyprowadziła się rodzina Mosakowskich? Co to pan nie wie? Przecież oni wyjechali do Rosji. Już dawno. Tak, wyjechali. Matka z Mietkiem i Janka. Obronka. Ach, niech pan się lepiej nie pyta. Na złą drogę poszła. Na najgorszą. Jak to? Więc ona nie wyjechała z rodziną? Nie, jak tylko widziałam, że ją z miasta taki elegant odprowadza
i do mieszkania za nią wchodzi, to już wiedziałam, co z tego będzie. No, a potem zaraz się wyprowadziłam. Zgadzam się, że to nie jest praca dla ciebie. Najwyższy czas, Broniu, żebyś się zdecydowała. Nie mów może. Nigdy nikogo w życiu nie pokocham. To tylko przeszkadza. O tak, to bardzo przeszkadza. Ja wzięłam życie na własny rachunek. Chcę być sama.
dobry, moja mała asystentko. Dzień dobry panu profesorowi. No, pani czuła się tutaj sama. Nigdy, nigdy tak mi dobrze w życiu nie było. Aha, to dlatego, że mnie tu nie było. Dziecko drogie, daruj staremu Belfrowi. Przyczyniłem ci tyle smutku. Uspokój się. No, no. No to przestań, no to przestań. Posłuchaj mnie, moje drogie dziecko. Chciałbym z tobą pomówić. Co? Dziecko drogie, no jesteś przemęczona. Za mało przebywasz na powietrzu, za mało ruchu używasz. No, to zajęcie jest dla ciebie za ciężkie, no i nieodpowiednie. Czy nie? Nie, to było bardzo, bardzo dobrze. Jak nigdy. Musisz wreszcie wypocząć. A potem wynajdę dla ciebie coś innego. A może chciałabyś pracować w takiej dużej, pięknej bibliotece, po stropy zapełnionej książkami. Przecież ty sama piszesz. Pamiętasz swój pierwszy wiersz? Jak to tam było? Zaraz, zaraz. Aż znalazł, których szukał, okna swej suteryny, martwe, zalane nocą, stęchłym lodem ruiny. Niebo w górze różowe, miasto śpiewa z daleka. Tu skończyła się droga samotnego człowieka. A wiesz, ja bym inaczej zakończył. Coś tak na temat trzeba okna suteryn otworzyć na szeroki, piękny świat. Niechaj te lilie, róże, będą symbolem naszego szczęścia. Oj, co Filip robi?
co, no, dosyć przecież. Proszę, na co pan czeka? Za mało? Ta i tak jeście się spóźnili. Bukiet już powinien od godziny być w domu. No już. No na co czekamy? No ja, no siadajcie, siadajcie. Panno Kwilinci, kiedy wam wreszcie zagramy? W maju. Tak, jak to w maju? Przecież mówiłaś, że w kwietniu. Znowu ci się spieszy. Pójdziesz do szkoły. Spóźnisz się. Już idę.